proszę Państwa. No i ten marabut właśnie tutaj na rogu się znajduje. Z kolei prawo prowadzica przewidziana dla urzędników wyższego i średniego szczebla, oczywiście urzędników niemieckich, zwabić ich tutaj miała właśnie piękna okolica, park, który znalazł się w centralnej części dzielnicy, piękna aleja, którą jedziemy w tej chwili, prowadząca do miasta, dzisiaj nazywana Aleją Wielkopolską, to przekształciła. On wygląda zupełnie inaczej, dawniej było tu sporo też takich miejskich zabudowań, natomiast ulica Święty Wojciech, na którą jechaliśmy, ma swój taki charakter, jaki zyskała tak naprawdę na przełomie XIX i XX wieku. Przepraszam. Tutaj zresztą ta Bogdanka przepływała, ale już w takiej postaci skanalizowanej, tej rzeki, która była przy Parku Sowackim, nie widzimy. Wjeżdżamy na poprzemysłowy obszar pomiędzy po lewej stronie stacją kolejową Poznań-Garbary, dawniej Poznań-Tama-Garbarska. Tama-Garbarska ze względu na to, że na warcie znajdowała się taki właściwie jazd, czy taka coś, co hydrotechniczna budowla, która pozwalała na podpiętrzenie rzeki wtedy, kiedy na wzgórzu, na Cytadeli, którą mamy za torami, którą widać, funkcjonował Fort Winiary, bądź sztukatery. Z kolei wracamy na tą trasę, o której mówiłem, że jest takim niedobrym urbanistycznym posunięciem. Po prawej stronie widzimy szkołę imienia księcia Mieszka I. To jeden z ostatnich budynków zbudowanych w Poznaniu przez Niemców w trakcie I wojny światowej, kiedy myśleli oni jeszcze, że po wojnie będą tutaj dalej rzeka. Tamtędy wtedy płynęła warta, a nie tutaj pod tym mostem Bolesława Chrobrego, którym zaraz przyjdzie ten most. Ten most wprawdzie istniał, ale był to most jedynie nad kanałem Ulgi, czyli nad takim suchym kanałem, jaki mamy tam także na wprost po lewej stronie. W końcu lat 40. Ale nigdy nie było jakiejś takiej zgody co do tego, jak to zrobić i gdzie. Przy klasztorny, klasztor jezuitów znajduje się w tym miejscu, w którym dzisiaj mamy, w którym mamy urząd miasta, a ogród później bardzo długo ogrodem przypałacowym namiestnika kraju Warty, to w trakcie okupacji, ale wcześniej także w prowincji Poznań w czasach zaboru. I dojeżdżamy na plac Wiosny Ludów. Minęliśmy pomnik Hipolita Cegielskiego, także wspomnianego już dzisiaj na naszej wycieczce, i ulicą Podgórną wspinamy się do Alei Marcinkowskiego. To miejsce, w którym pracowało pierwsze poznańskie tramwaje od 1880 roku. Zresztą oczywiście nie te szyny sprzed 140 prawie lat, ale torowisko tutaj istniało do 1956 roku. Takim wypoczynkiem, rekreacją między innymi do Osowej Góry czy do Puszczykowa, ale także na Wielkopolska. Bardzo dziękuję za uczestnictwo w wycieczce. Życzę Państwu przyjemnego popołudnia.